Witajcie moi drodzy w pierwszym odcinku Jak Zaśpiewać. Dzisiaj zgodnie z obietnicą będziemy rozgryzać I Will Always Love You Whitney Houston, żebyście byli w stanie zaśpiewać to poprawnie na każdym weselu, castingu, gdziekolwiek będziecie chcieli. Aby dokładnie zrozumieć, co ja właściwie dzisiaj będę chciała Wam przekazać, powinniście, jeśli do tej pory jeszcze nie oglądaliście, zajrzeć do moich filmików z serii Lekcja Śpiewu. Ze względu na to, że będę dzisiaj poruszała temat rejestrów, będzie wspomniany rejestr głowowy oraz rejestr piersiowy, a do tego, patrzę tutaj na taką moją piękną ściągę, którą sobie zrobiłam specjalnie po to, żeby wiedzieć, co właściwie mam dzisiaj do Was mówić, a tę ściągę możecie znaleźć na Facebooku, facebook.com Nauka Śpiewu Oliwia. Co ja tu mówiłam? Będę poruszała temat rejestrów, ale także wspomniany będzie belting. I tutaj ściąga. Tutaj będziecie mogli znaleźć jeden z filmików, który powinniście obejrzeć przed obejrzeniem tego filmu. Tutaj będzie znajdował się drugi filmik, który powinniście obejrzeć, a belting będzie wspomniany, o, gdzieś tutaj, najprawdopodobniej. A jeśli do tej pory nie zasubskrybowaliście, to będziecie to mogli zrobić klikając tam na dole albo gdzieś tutaj na końcu tego filmiku. Jak zabrać się za utwór I Will Always Love You? Przede wszystkim musicie sobie zrobić pewien podział. Jeśli słuchaliście kiedykolwiek wersji z Bodyguarda, zwróciliście na pewno uwagę na to, że na początku jest bardzo delikatnie zaśpiewany, potem mamy pierwszy refren, który znowu jest bardzo delikatny, po czym mamy potężniejszy refren, no i później to już tylko dzida. Więc co zrobić, żeby zachować to narastanie napięcia? Możecie zrobić to na dwa sposoby. Jeśli jesteście pewni swojego głosu, jeśli znacie się na swoich rejestrach, jeśli oswoiliście, możecie je mieszać. Czyli w pierwszej zwrotce mieszamy rejestr głowowy z rejestrem piersiowym. Jeśli jednak nie potraficie się posługiwać i płynnie sobie przeskakiwać na rejestry, możecie wszystko zaśpiewać albo głowowym, albo znowu, albo piersiowym. Jakie są różnice? Jeśli zaśpiewacie rejestrem piersiowym, musicie to robić bardzo delikatnie i na wyższych dźwiękach najprawdopodobniej ten dźwięk będzie Wam uciekał albo będzie troszeczkę skrzeczał. Dlatego lepsze już z dwojga złego jest wyjście na zaśpiewanie rejestrem głowowym. Który to rejestr głowowy? To jest ten, który wychodzi, kiedy ziewamy. La 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 la, na przykład. Więc jakby zrobić to w taki sposób lepszy? Bierzemy sobie tekst, wybieramy miejsca, gdzie jest powiedzmy troszeczkę niżej zaśpiewane i tam wszędzie, gdzie jest niżej, tam będziemy śpiewali na rejestrze piersiowym, a w wyższych dźwiękach będziemy przechodzili na rejestr głowowy. Pokażę Wam, jak tutaj zaznaczyłam to sobie. Wszystko to, co na różowe, może być zaśpiewane na rejestrze głowowym, aczkolwiek może być to wszystko, co jest długopisikiem zaznaczone w takich kwadratowych nawiasikach, to może być zaśpiewane na rejestrze piersiowym. Zatem jak to by brzmiało? Jeśli śpiewamy rejestrem piersiowym, w sposób delikatny. A widzicie, ściema. Góra automatycznie będzie wskakiwała na rejestr głowowy. Gdybym Your Way zaśpiewała na rejestrze piersiowym, na pewno byłby raczej ostry, zbyt jasny i zbyt głośny i wyrywałby się tutaj z kontekstu. Więc wszystkie wyższe dźwięki w pierwszej zwrotce staramy się śpiewać na rejestrze głowowym. Następnie w tym utworze mamy pierwszy refren. Jak zauważyliście, on jest taki bardzo delikatny. To jest rejestr głowowy taki po prostu bez żadnych upgrade'ów, który zawiera bardzo dużo powietrza. Następnie mamy drugą zwrotkę i druga zwrotka, tak samo jak pierwsza, jeszcze robi klimat, jest śpiewana bardzo delikatnie na rejestrze głowowym, więc tu nie ma właściwie się nad czym zastanawiać. Ale później mamy drugi refren, który to drugi refren jest już, jak zapewne wiecie, śpiewany rejestrem piersiowym, ponieważ jest taki mocniejszy, bardziej jakiś taki do przodu. I właśnie, o co mi chodzi z tym do przodu? Śpiewanie do zewnątrz jest wtedy, kiedy dźwięk układamy tak, jakbyśmy chcieli kogoś zawołać, czyli skierować dźwięk do kogoś, a nie tak jakby gdzieś tutaj do siebie, czyli te fale dźwiękowe ukierunkowane są w jakiś konkretny punkt. Zatem refren. Musicie pamiętać, aby pierwszy refren oraz wszystkie kolejne śpiewać do zewnątrz.
jaka jest kolejna trudność tego utworu? Kolejna trudność tego utworu jest taka, że trzeba niestety panować nad swoim głosem. I co to oznacza? Panować nad swoim głosem, czyli sprawić, żeby te fale dźwiękowe były bardziej uszeregowane, uporządkowane do zewnątrz, niż takie chwiejne. Jeśli głos Wam lata, no to w takim razie nie macie podparcia. Filmik. Lekcja numer 12. Przepona. Jeśli jednak pamiętamy o oddychaniu, filmik numer 1, oraz o przeponie, wtedy powinno być troszeczkę łatwiej. Zatem staramy się sobie wyobrazić jakiś konkretny punkt, tak samo jak przy tym śpiewaniu do zewnątrz, konkretny punkt przed nami, do którego będziemy kierować każdą nutkę. I kierując tą każdą nutkę, sprawiamy, że ten dźwięk staje się właśnie bardziej uporządkowany i lata troszkę mniej. Co jeszcze stosuje Whitney Houston w drugim refrenie? Jak pewnie zwróciliście uwagę, ten dźwięk jest taki niższy w brzmieniu, tak jakby była zła albo smutna. Zatem najłatwiej rzeczywiście takie coś jest osiągnąć poprzez dodanie pewnej emocji. Czemu ona tak zmienia to brzmienie? Pewnie po to, żeby po prostu dodać troszeczkę urozmaicenia. No, pewnie dlatego właśnie. A ja sobie idę przypomnieć, jak szedł ten refren. That is all I'm taking with me. So goodbye, and please don't cry. We both know I'm not what you need, and I will always love you. I will always love you. Aby zaśpiewać poprawnie refren, musicie pamiętać o podparciu przeponowym. Stosujemy go w każdym wyrazie na pierwszej samogłosce, zakładając, że I to jest też wyraz. W każdym razie śpiewamy do zewnątrz, fale dźwiękowe kierujemy w konkretny punkt, śpiewamy z przepony. To jest wszystko tak naprawdę, o czym musicie pamiętać w śpiewaniu tego jednego refrenu, ponieważ no, jest on dosyć prosty do zaśpiewania. Niestety dalej robi się coraz trudniej. W trzeciej zwrotce w końcu zaczyna się coś dziać, z tego względu, że większość już słów jest zaśpiewanych na rejestrze piersiowym, czyli jest wszystko już zdecydowanie mocniej. Zatem musimy pilnować tego, żeby dźwięk się nie łamał, żeby ten dźwięk gdzieś tam nie zjeżdżał. Tylko jeśli ma być jakaś konkretna nutka, to żeby ta nutka była. I tutaj Was odsyłam z powrotem do lekcji z 5 głównymi sposobami na czyste śpiewanie, czy jak ja to tam nazwałam. Tam jest pokazane między innymi, jak śpiewać czysto, wskakując na nutki, a nie podjeżdżając, bez podjazdu. Więc staramy się oprócz tego jednego podjazdu, czy dwóch, stosowanych specjalnie, and I, czy coś tam, bez tego, oprócz tego jednego, staramy się raczej śpiewać czysto i dokładnie na nutki wskakiwać. I co my tu mamy? I hope life treats you kind, and I hope you have all you dream of, and I wish you joy and happiness. Joy. Jak ugryźć to joy? Tutaj Was odwołuję, wysyłam, oddelegowuję do filmiku z lekcją belting. Czyli musicie pamiętać o tym, że dźwięk musi być bardzo mocno skierowany do zewnątrz. Musi tak jakby być wycelowany w jakiś konkretny punkt, ponieważ jeśli traficie nim gdzieś tam po prostu, to krtań przesunie wam się do góry i będzie zamiast joy. Więc polecam Wam filmik o beltingu. Jeśli już go znacie, to pamiętacie, że używamy do tego przepony, używamy dźwięku do zewnątrz i po prostu on sobie leci. Dodatkowo jeszcze belting ma to do siebie, że jest osadzony troszeczkę wyżej, czyli gdzieś tutaj. Jeśli śpiewamy normalnie jakąkolwiek pioseneczkę, były sobie świnki trzy, na przykład, tak? No to czujemy ten dźwięk, że idzie stąd, ale w beltingu były sobie świnki trzy! Ten dźwięk jest ostrzejszy i gdzieś tak jakby rezonuje tutaj. Tak samo jest w I Will Always Love You. W trzecim refrenie mamy już wszystko zaśpiewane za pomocą beltingu. Jak się za to zabrać, za ten refren?
Przede wszystkim staramy się krtań utrzymać w jednym miejscu. Ona nie może gdzieś tutaj polecieć. Nie, tak nie może być. Krtań, czyli tutaj, gdzie chłopcy mają jabłko Adama, to zostaje w jednym miejscu, nie podskakuje do góry. Możecie sobie albo spojrzeć w lustro, albo to sobie przetrzymać. Tu ma prawie praktycznie nie drgnąć. Tak właśnie śpiewamy refren, czyli trzymamy krtań w jednym miejscu, otwieramy paszczę, wyrzucamy każdą sylabę z przepony. I will always love you. Wszystko to idzie z brzuszka. I pamiętamy o jednym bardzo ważnym szczególe. Nie śpiewamy tego na siedząco. Z tego względu, że nie jesteśmy w stanie oddychać na siedząco prawidłowo. Nie jesteśmy też w stanie prawidłowo używać przepony, więc jeśli będziecie starali się zaśpiewać ten refren, robicie to tylko na stojąco. Dodatkowo rozjaśniamy brzmienie. Co ona teraz w ogóle do Was gada? Rozjaśniamy brzmienie, czyli wyobrażamy sobie, że jesteśmy tak naprawdę małymi dziewczynkami, czyli nie mówimy tak nisko, ale tak troszeczkę wyżej! Z tego względu, że jeśli mówimy wyżej, to po prostu jesteśmy w stanie łatwiej osiągnąć wysoki dźwięk, który niestety tutaj jest potrzebny, ponieważ w trzecim refrenie mamy już wyższe dźwięki, ponieważ tam jest już, z tego co dobrze chyba patrzę na pianinko, tam jest H i Cis. Albo A i Cis. Chyba H i Cis. Więc tam już jest ten Cis przepotworny, jest bardzo wysoki i to jest ostatni dźwięk tak naprawdę rejestru piersiowego, jaki jesteśmy w stanie z siebie wydobyć tak po prostu. Później już się robią schody i w ogóle jest zupełnie inny patent na śpiewanie. Więc to Cis jest potwornie trudne i ono z kolei sprawia właśnie, że ten utwór jest tak trudny do zaśpiewania. Co musicie zrobić, żeby zaśpiewać ten refren dobrze? Musicie przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dźwięk nie uciekł Wam do góry, bo jeśli ten dźwięk gdzieś tam gdzieś poleci, to wtedy właśnie macie taki efekt dźwiękowy. Staramy się tego raczej unikać w trakcie śpiewania. Więc staramy się sobie wyobrazić, że dźwięk idzie do przodu, a nie do góry i staramy się zrobić tak, znowu, żeby krtań nie uciekała do góry. Więc jeśli zaśpiewamy sobie pierwszy refren and I will always love you, czy tam coś, to nie jest problem. Ale jeśli mamy to wszystko zaśpiewać wyżej and I o tych kilku zasadach, które wymieniłam w tym filmiku i mam nadzieję, że uda Wam się to zaśpiewać bez większego problemu. Na pewno się okaże, że o czymś jeszcze zapomniałam, o czym miałabym powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach obok, no i pod. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Do zobaczenia. A zatem I will always love you. Wersja Whitney Houston, która jak zapewne wiecie, oczywiście, że wiecie, jest coverem, ponieważ w oryginale napisała ten utwór Dolly Parton. O, taka blondynka. So goodbye and please don't cry. We both know I'm not what you need.